HyproMind zajmuje się produkcją białka, tłuszczu i nawozu owadziego. Całość produktów jest przeznaczona na rynek produkcji zwierzęcej, szeroko rozumiany, czyli nie tylko pet food, ale również akwakultura oraz zwierzęta gospodarskie. Mówimy o produktach, które tak naprawdę są powrotem do natury. Większość gatunków zwierząt zjada, czy zjadało owady w warunkach naturalnych. To my je zamykając w domach, w różnych innych miejscach, zaczęliśmy je przestawiać na zupełnie inne diety. A tak naprawdę te zwierzęta w warunkach naturalnych często te owady zjadają. Tu można wiele przykładów podać, bo oprócz psów czy kotów, które gdzieś tam też, ci daleki kuzyni, czy w ich dietach się znajdują owady, u lisów na przykład jest nawet do 60%, ale nawet tego wilka to jest parę procent. Natomiast no, już nikt nie chce w ogóle dyskutować, to jest bardziej chyba dla wielu ludzi do wyobrażenia, czy łatwiejsze do zrozumienia, to że chociażby pstrągi czy łososie no, też są dla nich naturalnym źródłem białka, tłuszczu i tak dalej, są owady. Inna historia to jest to, że to są produkty hipoalergiczne, to są produkty właśnie dla zwierząt z nietolerancjami pokarmowymi, funkcjonalne, w których są czynniki funkcjonalne, których nie znajdziemy w mięsie kręgowców. Obojętnie, czy to będą ryby, czy to będą jakieś inne mięsa kręgowców. Dużym na pewno trendem światowym, czy to, co się na świecie dzieje dzisiaj, to jest to, że wszyscy poszukują alternatywnych źródeł białka. Różnych tych źródeł. Nie? Z drugiej strony mamy ogromny problem z dużą ilością marnowanej żywności już na etapie jej produkcji. My możemy robić taki biorecycling tej żywności, czyli możemy tą żywność na etapie właśnie tak zwanego pre-consumer waste, czyli jak powstaje fabryka żywności, możemy to dać owadom, nie? To się wszyscy zazwyczają. Co to ten pre-consumer waste? No chociażby obierki takiej marchwi, którą myjemy, czy wytłoki owocowe z produkcji soków. To owady chętnie to zjadają i nie musi być to wyrzucone na kompostownię. Chcemy, żeby te zwierzęta były żywione, no, naturalnymi rzeczami. Mówimy o tym, że te pokarmy, które te zwierzęta jedzą, żeby były jak najbardziej tym, co one w naturze by mogły zjeść. No to zastanówmy się, co taka kura chodząc w naturze zjada. Nie? Czy ona zjada poekstrakcyjną śrutę sojową wymieszaną tam z czymś, nie? Czy ona jednak, jak zobaczy jakiegoś tam owada, co ona wybierze? Nie? Co będzie, żeby... A czwarta rzecz to jest funkcjonalność żywności. O tym się mówi coraz częściej. I to zawsze zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy my jemy po to, żeby jeść, czy się odżywiamy? I to samo przychodzi na zwierzęta nasze towarzyszące. No i chcemy, żeby te zwierzęta też długo żyły. Więc no, nie chcemy je byle czym karmić, odpadkami i rzeczami, które mogłyby im zaszkodzić, albo jakimiś odpadami z produkcji zwierzęcej, tylko chcemy, żeby dostawały też jedzenie funkcjonalne, bo my też chcemy żywić się funkcjonalnie, tak żeby mieć niski poziom cholesterolu, żeby być bardziej fit i tak dalej, i tak dalej. I to przenosimy na zwierzęta i tu owady, nie tylko ta hipoalergiczność, ale właśnie funkcjonalność wielu różnych substancji, które są w białku owadzim, powoduje, że to ma szerszą aplikację.